Witajcie, kochani. Witam was w imieniu naszego umiłowanego Pana Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela. Tego, który każdego dnia zaprasza nas do siebie, abyśmy byli w Nim tak głęboko ugruntowani, zakotwiczeni, żebyśmy byli pewni w każdej sekundzie naszego życia, że On nas wyratował, że On nas zapłacił, ale nie tylko, że to będziemy przyjmowali swoim umysłem, a serce dalekie jest od tego, jak przychodzą ataki, to wtedy zapominamy o tym wszystkim, o tych wszystkich świadectwach, o tych wszystkich słowach, które Pan do nas kieruje. I chciałam się z Wami podzielić z kilku dni takim przekazem. Pierwszy, to powiem wam, że tęcza, już dzieliłam się z wami tymi tęczami, które Pan pokazuje w najróżniejszych momentach mojego życia, kiedy jestem zmęczona, kiedy wracam po pracy, kiedy mam trochę słabszy dzień, kiedy jakieś pojawiają się ataki, zamartwienia, to powiem wam, że jadę i w najmniej oczekiwanym momencie Pan pokazuje tę przepiękną tęczę, pokazującą, że On w każdej chwili, tak jak niedawno dał mi Pan słowa, że On nawet na sekundę mnie nie zostawił, nie opuści. I że On w każdej chwili jest z nami po to, żeby nas ratować, żeby nas zawracać, po to, żeby pokazać, że On naprawdę każdego z nas miłuje. I krzyż jest tym dowodem, największym dowodem na to, że Pan Jezus tak nas bardzo umiłował, że On zgodził się oddać siebie samego, stać się grzechem, stać się wyśmiewany, wyszydzany, wzgardzony, odrzucony przez wszystkich, przez swoich uczniów, zostawiony sam z dala. Były kobiety i Jan, tak jak wiemy z zapisków. Powiem wam dzisiaj, jakie przyszło do mnie ogromne złamanie. I to nie dlatego, że na cokolwiek zasługuję, ale dlatego, że Pan jest tak cudowny, że Pan się miłuje, że to od kilku dni daje mi i świadectwa, i słowa, i pokazuje, i przyciąga do siebie, aby powrócić do tej pierwszej miłości, którą On mi dał, a ja zaprzepaściłam. I to nie, że przestałam Pana kochać, ale że dałam się okraść, oszukać, ale i że ta pierwsza miłość, wiecie co, brakuje mi słów, jakby to wyrazić, że czasem dużo ważniejsze są rzeczy z tego świata niż ta społeczność. I tyle razy powiem wam, że Pan dał mi siebie doświadczyć, pokazał mi, jak jest cudownie w Jego obecności, a ja tak pomalutku, to jak jest ten mem taki pokazany, jak żaba się podgrzewa, to ja tak powolutku zaczęłam rezygnować się z tego czasu na rzecz czegoś innego i dużo można by było mówić, ale ja nie chcę stosować, wiecie co, wymówek, bo każdy z nas stanie przed Panem, a przed Nim nie można nic schować, nic nie można ukryć, ani nic nie można wymyśleć czy ugłaskać, bo Pan jest cudowny, wspaniały, On nas miłuje, ale On jest bardzo konkretny i On daje moc swojego Ducha Bożego, aby chodzić w Jego mocy, w Jego miłości, w Jego miłosierdziu. I powiem wam, że wczoraj siostra mi podesłała te słowa, jak gdzieś były ze 2 lata, może troszkę dalej po
podawane przez Ducha Bożego i bardzo tak mnie dotknęło to, jak pamiętam te słowa, tylko że jakoś nie wracałam do nich, ale dotknęło mnie to bardzo. Był taki bardzo krótki przekaz na naszą grupę. Wtedy była trochę większa, bodajże chyba na WhatsAppie wtedy była, ale to już nie jest takie istotne. I tam był przekaz od Ducha Bożego taki, że całe życie nasze, za całe życie Pana Jezusa Chrystusa, innej drogi nie ma. Ja mówię to teraz swoimi słowami, ale to chodziło o to, że nie ma ani pół środków, ani trochę serca, ani trochę zostawienia dla siebie. Albo oddajemy całe życie i wtedy Pan nam daje swoje całe życie. Albo idziemy po swojemu, idziemy szeroką drogą na zatracenie. I nie chcę, żeby to, wiecie co, jakoś tak zabrzmiało, że tu radykalizm, takie narzucanie czy cokolwiek. Ale to są słowa od Ducha Bożego, od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma półśrodków, nie ma drogi na skróty. I powiem wam, że miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa, sami zresztą jej też doświadczacie, macie swoje świadectwa, to wszystko, co Pan wam daje, ale wiecie doskonale, że Jego miłość jest tak wspaniała, tak niewysłowiona. Można by było dużo mówić na ten temat, ale kiedy spotykamy się w komorze z Panem, On nam daje siebie poznawać takim, jakim jest naprawdę, pokazywać to, jak jesteśmy dla Niego drogocenni, jak On zapłacił za nas sobą po to, żebyśmy my mogli na nowo powrócić do Ojca, do tej bliskiej społeczności i to już tutaj na ziemi, abyśmy mogli smakować i rozkoszować się naszym cudownym Ojcem. Pomimo tego, że jesteśmy tu na ziemi, mamy do wykonania najróżniejsze rzeczy, ale Pan chce, żebyśmy rozkochali się w Nim na nowo. I powiem wam, że ostatnimi dniami, jak wracałam po pracy taka zmęczona i w jednej chwili, wiecie co, ja jak pakowałam się już do domu, rzeczy zbierałam, popatrzyłam przez okno i dosłownie granat był za oknem, tak ciemno, zaczęło padać i mówię, tak sobie pomyślałam, nie mówiłam, tylko pomyślałam, pewnie zaraz będę cała zmoczona, jak będę wszystko pakować. Ale powiem wam, że na chwilę tak się przerwało i taki delikatny deszczek zaczął padać, a jak bramę zamknęłam i odjechałam kawałeczek, dosłownie kawałeczek, tam jak byłam na zleceniu, to dom na takich wysokich, w górach, na podwyższeniu takim. I jak zaczęłam zjeżdżać z tego, to Pan mi pokazał tą przepiękną tańczę, ale powiem wam, że nie widziałam tak przepięknej tańczy. Za każdym razem Pan mi tyle tych tęcz pokazywał, ale ta była naprawdę przepiękna, w takiej dolinie, taka szeroka, rozłożysta, przepiękne kolory. I Pan chce, żebyśmy się nim zachwycali. Tak dzielę się właśnie tym z wami, żebyście w każdej jednej chwili, ja podlinkuję tutaj też tą przepiękną pieśń wychwalającą Pana, tak jak ta tęcza nad doliną. I pamiętam, że jechałam taka zmęczona, miałam jeszcze jedno zlecenie, nawet nie miałam chyba z 20 minut dla siebie, tylko przejechanie z jednej do drugiej pracy, żeby tam wykonywać. I tak już myśli takie do mnie dochodziły, że nawet nic nie zjem, ale jak przypomniałam sobie to ten obraz, który Pan mi pokazał i słowa tej pieśni, to zaczęłam Pana wychwalać. I radość, naprawdę radość przyszła i pokój i to wszystko i wyłącznie od Pana Jezusa Chrystusa. Przechodzę
dalej tak będę się starała jak najkrócej to wszystko opowiedzieć. Powiem wam, że wczoraj jechałam do sklepu dokupić kilka rzeczy. I wyjechałam z domu, albo to przedwczoraj było, nie pamiętam, no ale wyjechałam z domu i zaczął się, w samochodzie zapalił się czek, wiecie, i taki od razu atak przyszedł, żebym się lękała, żebym się obawiała, zamartwiała. I to od wroga przyszły te oskarżenia i powiem wam, że tak nachalny, tak wulgarny, od razu oskarżający mnie i Boga, że gdzie jest twój Bóg? I wiecie co, nawet no, nie starałam się słuchać tego, co dalej mówię, tylko zaczęłam modlić się językami, wychwalać Pana. I tak zobaczyłam, że ten czek, który się tak palił, bo jak ten przyszedł atak taki, to wiecie co, to tak jakby zabieranie tego trzeźwego myślenia, które daje Duch Boży, tylko żebym się zaczęła martwić, obawiać, że co to będzie, tutaj trzeba do pracy i w ogóle. No wiecie, cała ta otoczka tego wszystkiego. I jechałam dalej. Tak popatrzyłam na ten czek i no, nie byłam do końca pewna, ale później taką pewność dostałam też od Pana, że to ciśnienie w oponach i dlatego się trzeba ten dopompować. I zadzwoniłam jeszcze do Tomka, żeby się upewnić, czy to no, na pewno. On no już zaczął się tak stresować, żeby wracać do domu. Ja mówię, że nie będę wracać do domu, jadę, zrobię to i jak przyjadę ten. I powiem wam, że po tym jak pomodliłam się i odrzuciłam te oskarżenia, to też przyszedł ten pokój, który Pan daje. I tak chciałam się z wami podzielić tym, że wróg przychodzi, aby z najdrobniejszej sprawy, wiecie co, człowiek zaczął się zamartwiać, obawiać, żeby zamiast wychwalać Pana, żeby wołać do Niego, to żeby w człowieku pojawiły się pretensje, jakieś oskarżenia. To po prostu jest takie, wiecie co, momentami głupie, dosłownie głupie, takie irracjonalne, ale wróg tak działa. To jest oszust, kłamca. I on stara się te obietnice, które Bóg powiedział, że on będzie nas chronił, strzegł, prowadził, i oni, żebyśmy się nie troszczyli, to wróg chce zabrać ten pokój i to wszystko, co Pan daje, te wszystkie obietnice, żeby człowiek swoimi wysiłkami i zabieganiami troszczył się, a wiemy doskonale, że to Pan o nas, o każdego z nas się troszczy. I powiem wam, że dziś w nocy zostałam wybudzona. To było tak pomiędzy 2 a 3, nie pamiętam dokładnie, która godzina. Ale tak już no, nie czułam, nie dość, że taka no, zaspana jeszcze. To wiedziałam, że mam zacząć się modlić, bo też w nocy coś mi się śniło, jakieś tam oskarżenia, zamartwianie i takie podrzucanie przez wroga myśli. I zostałam tutaj wybudzona i powiem wam, że przez tą pandemię, co była i no, wszyscy tak Psalm 91 cytowali i brali, to ja tak byłam zniechęcona do niego, bo pamiętam, że Duch Boży mi wiele przez ten psalm pokazywał, jak to bardzo ważne jest zaufanie Bogu i wtedy jest się pod Jego opieką, tak jak psalm 91 mówi. Ale to trzeba ufać Bogu, a nie tylko mówić, wyznawać ustami, ale naprawdę ufać Mu i poddawać się pod to Jego prowadzenie, żyć w oddzieleniu od tego świata, pomimo że żyjemy w tym świecie.
I tak byłam zniechęcona do tego, ale Duch Boży, do tego psalmu, ale Duch Boży powiedział, żebym przeczytała ten psalm. I powiem wam, że no, wzięłam ten, bo akurat w tej chwili to nie mam Biblii papierowej, bo oddałam, czekam na dostawę, ale w telefonie wzięłam i przeczytałam ten psalm 91 i Pan tak przez Ducha Bożego zwrócił uwagę moją właśnie na to, żeby ufać Panu, ale i także na to, że żadna zaraza nas no, nie dosięgnie, bo Pan jest z nami i On naprawdę się troszczy, a już czułam, wiecie co, takie jakby coś grypowego, żeby mnie bierze, rozkłada. Pomodliłam się jeszcze i modląc się językami zasnęłam. Powiem wam, że z rana już przebudziłam się, ale taka no, nie taka ja, tylko tak jakby, wiecie co, coś grypowego podchodziło. I już wiedziałam, że mam nie utożsamiać się z tym, że się słabiej czy gorzej czuję, czy coś mi dolega, tylko żeby uchwycić się tego słowa, które Duch Boży dał, że Pan będzie troszczył się, że On będzie prowadził, że On weźmie pod swoje skrzydła i okryje sobą. Tylko żeby mu ufać i naprawdę poddać się pod jego prowadzenie. I powiem wam, że jadąc no, do pracy, modliłam się w ogóle dzisiaj tak dużo językami się modliłam, a to ze względu na to, że Pan ostatnio dał słowa takie do mnie, żeby i do tej pierwszej miłości powrócić, ale i na nowo rozpalić ten właśnie dar modlitwy językami. I powiem wam, że jak Duch Boży przychodzi i coś się dzieje, to każdy z nas wie, jak Duch Boży wkłada tą modlitwę, która no, rozpala, że to nie jest taka modlitwa, jak często przychodzi się i coś mówi się do Pana. Ale Duch Boży, jak wstawia się tymi właśnie no, językami, używa naszych ust, to jest takie, przynajmniej u mnie, takie silne, takie, że nie ma takiego, wiecie co, nawet na chwilę odpuszczenia, bo pracując, wykonując coś, wstawiam się i wiem, że nie mogę przestać, bo Duch o tym mnie no, przekonuje. Na pewno macie też takie doświadczenie, jak macie, to dzielcie się, komentujcie. Nie potrafię tego jakoś tak, wiecie co, wyrazić słowami, żeby to tak opisać, ale jechałam właśnie no, do pracy i skręciłam taką boczną drogę, gdzie węższa droga jest i wiecie co, i po raz kolejny Pan mi przypomniał to świadectwo, jak kiedyś mnie poprosił, żebym wyszła na podwórko i chciał mi coś pokazać, i to pokazał mi życie. Te ptaki, które fruwały, piruety dosłownie tańczyły, i to tak bardzo blisko. One przefruwały nade mną, tak jakby wiecie, co Pan rozkazał im, że one mają mi coś pokazać. To było takie. Ja byłam w takim szoku, bo to było kilka lat temu, a teraz jadąc samochodem, podobne ptaki podobnie tak fruwały, tak jakby ja jechałam przed samochodem, niewielkie, wiecie co, odległości takie aż, a one tak tańczyły i było mi pokazane, że one oddają chwałę Panu Jezusowi Chrystusowi. Mówiłam, to tak Duch to wie, ale słowami czasem ciężko to po prostu jest wyrazić. I od razu przyszły też słowa, że Pan ma staranie, że Pan wie o każdym jednym wróblu tutaj na ziemi i że On się troszczy i posyła dla nich też jedzenie i On troszczy się o mnie i o każdego z nas i naprawdę nie warto przyjmować
jakichś myśli od wroga, bo on będzie cały czas atakować, podrzucając najróżniejsze myśli. Tam, gdzie jesteśmy słabi, on nie atakuje w te miejsce, które jest mocne. Tylko tam, gdzie jesteśmy słabi, gdzie wie, że może zwyciężyć. Dlatego Pan mówił swoim uczniom o tej ustawicznej, żeby nie przestawać, żeby modlić się, jak przychodzą ataki, żeby móc rozpoznać, od kogo idzie to słowo. Jesteśmy wtedy tak zbudowani w duchu, mocni. I to nie sobą, czy że cokolwiek my tam zdobyliśmy, ale to, że Duch Boży nas posila, wypełnia. Powiem wam, ten obraz z tymi ptaszkami się no, tańczą, no, fruwającymi, oddającymi chwałę, ale od razu też pokazane to, że te wróble, o których no, Pan Jezus Chrystus mówił, to po raz kolejny takie wskazanie, że za bardzo zamartwiamy się tym, co tu na ziemi, a Pan może wszystko i On jest ponad tym wszystkim. I powiem wam, że wracałem dzisiaj no, po pracy i przed takim ostrym zakrętem, takim około 90 stopni i wąska droga. Ja tam zawsze wolniej tak jechałam, ale dzisiaj jeszcze wolniej. I coś tam myślałam, tu trochę się też modliłam i tak wolniej jechałam, wiecie co, i w połowie tego zakrętu z naprzeciwka Jeep z przyczepą taką, tak szybko jechał. Ja nawet nie wiem, jak z tego wszystkiego odbiłam tą kierownicą tak do pobocza. A tam no, nie ma tak jak w Polsce, że pobocze, że można gdzieś tam stanąć czy coś takiego. Tutaj zaraz są takie, wiecie, krzaki i bardzo dużo takich skamienia, takich płotków. I chwała Panu Jezusowi Chrystusowi, bo to On no, tak poprowadził samochód, że nic się nie stało, tylko no. Mogłem się wyminąć z tym samochodem i Pan po raz kolejny mi pokazał, że On troszczy się o wszystko i to na każdym kroku, tyle razy, co wyprowadził mnie z najróżniejszych sytuacji no, na drodze. Jemu chwała za wszystko i przekaz idzie taki do nas, żebyśmy zaufali całym sercem Panu, żebyśmy Go wypróbowali. Tak jak psalm opowiada 125, jak cudowny, jak dobry jest Pan. I skosztujmy i zobaczmy. Ale żeby skosztować i zobaczyć, to trzeba poddać się Panu i odnowić komorę. Do mnie słowa były właśnie takie, żeby odnowić komorę i rozpalić dar modlitwy językami. I dzisiaj jeszcze, wiecie co, ja jak spędzałam czas z Duchem Bożym, to Pan zwrócił taką dużą uwagę właśnie na to nowe przekazanie, które On daje swoim uczniom. O tym właśnie czytamy w trzecim rozdziale Ewangelii Jana o przekazaniu miłości, żebyśmy się wzajemnie miłowali. Po tym nas wszyscy rozpoznają, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Nie doktryny, nie narzucanie, nie wytykanie innym, ale wzajemna miłość, niesienie jeden drugiego ciężaru. Tak jak Pan Jezus Chrystus uniżył się, naprawdę uniżył się do takiego stopnia, że my to wiemy wszystko umysłem, ale nasze serca są oporne, twarde. Nie chcą poddawać się Duchowi Bożemu. To jest tak wyraźnie, wiecie co, kochani, pokazane. Nie chcemy być sługami i Pan mi to wyraźnie pokazuje. Nawet ze względu na tą pracę, którą wykonuję. Pamiętam jeszcze kilka lat temu, ja jak w domu siedziałam, jak mi się wydawało, że o, wszystko u mnie jest okej, okay, o, jest dobrze. Ale jak Pan mnie postawił pomiędzy
ludźmi i pokazuje mi, jak widzę, ile brudu, ile śmieci, ile pracy Duch Boży wykonuje we mnie, jak o takie nieistotne rzeczy, bo ktoś coś powiedział, bo ktoś nie tak spojrzał albo nie odpowiedział, i jak przyjmuję te oskarżenia od szatana i ileś godzin tracę, czasami ileś dni, zamiast błogosławić, zamiast modlić się za tymi ludźmi, żeby naprawdę chodzić w pokoju, w radości, żeby świecić światłem Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętam, że kiedyś świadectwo takie słuchałam, tylko teraz wiecie co, nie pamiętam kogo to było, ale jeden pastor tak opowiadał, że tam gdzie jest no, ciemno, to nawet najmniejsze światełko będzie dawało ten blask i tam gdzie my jesteśmy jest to ciemność. Jeśli będziemy naprawdę poddani Panu Jezusowi Chrystusowi, to będziemy świecić, inni będą widzieli, że jesteśmy inni. I to nie dlatego inni, że sobie tak wymyśliliśmy, ale jesteśmy inni dlatego, że Pan Jezus Chrystus u nas zamieszkał i On chce, żebyśmy my słuchali Jego, żebyśmy nie wybiegali przed Jego ducha i nie zniechęcali innych ludzi, ale i także nie byli tą przeszkodą, żeby ludzie, patrząc na nasze życie, nie chcieli mieć nic wspólnego z Bogiem, tylko naprawdę, żeby zastanawiali się, dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni, dlaczego kochamy, dlaczego bezinteresownie pomagamy, dlaczego modlimy się za innych, dlaczego służymy pomocą w każdej chwili, ale tego nie osiągniemy żyjąc po swojemu, tylko poddając się w każdej chwili naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, mówiąc tak jak nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, tylko nie, że to nasze usta będą wypowiadały, niech dzieje się Twoja wola, ale serce musi się z tym zgodzić, bo inaczej będziemy takimi faryzeuszami, którzy, chociaż faryzeusze dużo więcej no, wykonywali, bardzo często pod publikę i żeby ich ludzie widzieli, ale byli dużo bardziej sprawiedliwi niż wielu chrześcijan. Ale to no, do każdego, każdy niech rozważy sam w swoim sercu, gdzie naprawdę, w którym momencie jest i czy poddaje się woli Pana Jezusa Chrystusa, czy jest w woli Pana Jezusa Chrystusa, czy tylko mu się no, wydaje. Błogosławię Was, kochani, w potężnym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Miejcie dobry czas, w zależności tego, kiedy będziecie tego słuchali, ale Pan jeszcze no, wskazuje mi, że jeszcze jest czas, żeby przychodzić do Pana Jezusa Chrystusa, że jeszcze jest czas łaski, aby się nie potępiać, nie oskarżać, wyznać całe zaniedbanie, wyznać to, że się porzuciło pierwszą miłość, to, że się poszło po swojemu, to, że się pobłądziło przez pychę, przez wyniosłość, bo Bóg naprawdę umiłował świat, że posłał swojego Syna na ten świat nie po to, aby go sądzić, ale po to, żeby zbawić, aby każdy, kto przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa, miał żywot wieczny, aby był zbawiony nie przez swoje uczynki, bo zbawienie dostajemy darmo. Darmo z łaski, ale ta łaska kosztowała naszego Pana Jezusa Chrystusa wszystko. Zejście z nieba, narodzenie się jako człowiek. Bóg stał się człowiekiem po to, aby ratować swoje owieczki, które pobłądziły, które zaplątały się. Dla Ciebie cała chwała, Panie Jezu. My dziękujemy za ten przekaz, który Ty dajesz. Ja dziękuję, Panie, że Ty otwierasz moje usta, że Ty wybaczasz każdy jeden grzech, że Twoja krew święta jest ponad wszystkim, że ona zmywa każdy jeden grzech, że Ty, Panie, dajesz nowe życie i za to chcę dziękować Ci całym moim sercem, całym umysłem. Chcę służyć Tobie, tak jak Ty, Panie, przygotowałeś to. Proszę o błogosławieństwo dla moich braci i sióstr, dla każdego, kto będzie słuchał.
aby mógł poznać Ciebie, jakim Ty jesteś naprawdę, bo jesteś dobrym Bogiem, pełnym miłosierdzia i łaski. I Ty zbawiasz, Panie, bo jesteś miłością. Tobie chwała na wieki. Miejcie dobry czas, kochani, i niech Pan Jezus Chrystus przez swojego Ducha Bożego objawia Wam to wszystko, co On zawarł w swoim Słowie, abyśmy nie tylko umysłem przyjmowali Słowo, ale aby Duch Boży oświecał nam każde jedno Słowo, bo to jest tak bogate, tak oczyszczające lustro, które pokazuje nam, jak wiele w nas brudu, a tylko i wyłącznie dzięki temu, że przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa, On nas oczyszcza. Bądźcie błogosławieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.